spokojniej. Spoko, dzwonek. To robić mi popcorn, widzę. Mela Koteluk, wokalistka, autorka tekstów, laureatka Fryderyka w kategoriach Debiut Roku i Artysta Roku, wybrała się w podróż na Spisz szlakiem Oskara Kolberga, XIX-wiecznego etnografa, który całe swoje życie poświęcił opisywaniu zwyczajów wsi polskiej oraz zapisał w nutach tysiące pieśni i melodii ludowych. Celem wyjazdu Meli Koteluk było spotkanie jednej z największych współczesnych poetek i pieśniarek romskich, pani Teresy Mirgi. Buty? Proszę bardzo. Można w butach? Tak jest, zapraszamy. Dziękuję, nie ma problemu. Proszę sobie usiąść. Dobrze, to ja się rozpłaszczam. Tutaj. Ile fotografii? No. A kto jest na tym portrecie? Na tym portrecie jest moja siostra. Marysia, mając 29 lat, zmarła. To już 32 lata temu się stało. Pieśń tradycyjna pochodzi z terenów Słowacji i polskiego Spisza, gdzie cyganie ją śpiewali. A treść mówi o tym, że chciałabym, aby ptaszek zaniósł tą pieśń, którą ja śpiewam mojej siostrze, która jest albo była. Nie wiadomo, czy żyje, w związku z tym jest albo była człowiekiem dobrym i serdecznym. I to tę pieśń, żeby ten ptaszek jej zaśpiewał. Marysi. Tak. Pierwsze słowo Ciri Kuoro. Tak jak słyszysz, tak piszesz. Tak, fantastycznie. To jest jedno słowo. Okej. Okay. Uh-huh. Czyli ptaszek. Ciri kuoro, miri kuoro, licia mange mroiworo. I teraz licia, to jest jedno słowo, licia. I drugi raz licia. Licia, licia, mra peniake, mra? Peniake? Peniake. Zanieś mojej siostrze. I następny wers. Oła, oła, łacia. Tam słychać ci ich samocha. Jest jeszcze łacia. Mhm. Manuśniakie. Też jedno słowo. Manuśniaka. A co znaczy manuśniaka? Dobremu człowiekowi, wiesz? Tylko u nas w romskim jest jeszcze rodzaj żeński, właśnie odmawiając słowo człowiek. Rozumiem. Mam nadzieję, że podołam. Zaczyna się od takiej wolnej halgato się ta część nazywa. Halgato? Tak.
szczególnie w tej drugiej frazie są takie piękne zdobienia, takie, trochę mi się to kojarzy z takimi muzułmańskimi zdobieniami. Tak. Wspaniałe. To próbujemy, próbujemy. Tak? Robić, dobra? Brzmienie ma. Dora? Kamieniec i rzeka Białka. Rzeka Białka. Rzeka Białka. Czyli mamy widok za rzeką i cała osada, tak? Cała osada i też wieś Czarna Góra. No i w stronę Jurgowa, bo rzeka w ogóle spływa do nas z Jurgowa, czyli ze słowackiej strony. Ze słowackiej strony. Gdybym mieszkała po tamtej stronie rzeki, to przychodziłabym na brzeg i szukała spokoju i inspiracji do pisania. No... Robisz tak? Chyba tak. I tak robię. Tak robiłam, tak robię. I praktycznie regularnie muszę tu przychodzić. Ona jest tak gwałtowna w swoim biegu, że tyle dźwięków z siebie potrafi wydać, prawda? To jest bardzo ewidentne. Ale piszesz w trakcie, przychodzą ci do głowy konkretne frazy, czy przychodzi ci do głowy taki punkt odniesienia, potem który się rozbudowuje i powstaje pieśń? Wiesz co, ze mną jest dziwnie, po prostu coś przychodzi nagle, no i muszę to zapisać. I jest po prostu całość, natychmiast przychodzi całość. Ale jest też tak, że po prostu nie piszę czegoś, bo sobie założyłam, że dzisiaj napiszę 2 albo 3 wiersze, albo tekst. I nic nie piszesz wtedy? Nie. Wiadomo. I nie mam z tym problemu. A spróbujemy na lala? La 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 la. Są jeszcze zakątki ziemi, które wolne od burz i walk tego świata, oddalone od widowni społecznego ruchu, zachowują dłużej niż inne okolice pewne rodzime, sobie właściwe cechy i stanowią niejako oazy, gdzie wdzięk naturalny nie zatarł się jeszcze pod wpływem cywilizacji. Grzyb! O! Scyzoryku, scyzoryku. Czarne łeb.
Super. Proszę bardzo. W lesie jest ciara, jesteś. Tak. A tego grzyba widziałaś? To jest grzyb w ogóle, czy jakiś liść? Grzyb. Psiak. Czytałam kiedyś o obrzędach romskich, nieprawdopodobnych. Mhm. Ale myślisz na przykład, nie wiem, o porwaniu? Tak, tak. Mhm. Dawniej było tak, że rzeczywiście kawalerowie, kawaler porywał dziewczynę, która mu się podobała. Mhm. I niekoniecznie za jej porozumieniem i za jej po prostu akceptacją jego czynu. Mhm. I po ich nieobecności chyba doby stawali się już małżeństwem. Mhm. Teraz jest... Zdarzają się teraz porwania? Jeszcze się zdarzają. Serio? Ale mówię tutaj o moim szczepie, o górskich Romach. Że jeszcze się czasem zdarzają, ale to nie są już takie porwania typu, że dziewczyna sobie tego nie życzy, czy nie zna nawet tego faceta. Czyli że on też musi wyrazić trochę na tak, to zgodę, tak? To jest między tak? nimi że po oni prostu. Tak, ta, taka umowa. Dochodzi do takiego. To takie troszeczkę, rytuału. Żeby ten rytuał po prostu się powtórzył, żeby to było romantycznie, może na tej zasadzie po prostu. No. Bo zawsze było tak, że dziewczynka, bo dziewczynki 13-14-letnie, już były mężatkami, a nawet matkami, co dla mnie to po prostu groza jakaś. No teraz już się tak u nas po prostu nie zdarza. Ale dziewczyna, która ma 18-19 lat, to już jest stara panna. Jest starą panną. Chodzi za starą panną. Już jestem taką bardzo starą panną, seniorką. Na razie mamy dwa grzyby na sos. No właśnie. Sporo. To jest taki minimalistyczny sos. Był zawsze przyjacielem cyganów, wiesz, dla tych wędrownych oczywiście. Mnie się las kojarzy z bardzo bezpiecznym miejscem. Tak? Dziwię się, że ludzie się boją lasu. Prawda? No. Ja nie mam tam poczucia zagrożenia. Dużo wierszy napisałam o lesie i o rzece również. Jakoś tak rzeka jest mi bliską przyjaciółką, przychodziłam tam do niej, jak mi było źle. To sobie z nią rozmawiałam i śpiewałam do niej i o niej. Bo czasem jest tak, że nie ma się komu jakby wyżalić, prawda? Nie wszystko można powiedzieć komuś. Tak. A ty? To jest czasami, chcę się podzielić tylko z kimś, tym co jest, a nie słuchać rad. Ale słuchasz rad na przykład starszych? Słucham rad moich dziadków, bo im bardzo ufam. O, bo u nas cyganów, u Romów jest takim nakazem moralnym wręcz, żeby słuchać starszych. Starszyznę? Tak, żeby słuchać starszych i wierzymy w to, że starsi ludzie po prostu są od nas zawsze mądrzejsi i wszystko wiedzą lepiej. I mamy niesamowity szacunek do starszych ludzi. Nigdy nie opuszczamy starszych ludzi, nie zostawiamy ich samym sobie. Zawsze coś śpiewałam, nie chciałam. Dzisiaj tak. Nie, ale ładnie. Śpiewy zawsze były.
w domu sobie każdy sam śpiewał. Kiedy mu było smutno, śpiewał. Kiedy mu było wesoło, też śpiewał. I wtedy troszeczkę to były inne, żywsze rytmy. Ale ta pieśń przede wszystkim zawsze towarzyszyła właśnie w tej codzienności. Ona koiła, ona leczyła i to wszystko, co człowiek odczuwał i dostawał od życia, czy złego, czy dobrego właśnie. Siostry i jeden ten brat i tata jeszcze był młody, kamienie bili. Mhm. Ja też. I siostry wszystkie bili. No to rozkruszaliście, tak? Budowali drogi. Tak. No. A to bardzo ciężka praca. Była ciężka praca, ale już później się już poprawiło się to wszystko. Sytuacja. Mój tata i mój brat to Zakopanem grali. Mhm. Miesięczne mieli płacone. Mamy był tak dobrym skrzypkiem rzeczywiście na Podhalu, że obsługiwał wszystkie imprezy i wesela góralskie. I na przykład jak była parada wesela góralskiego i jechały, jak to nazwać, dorożki weselne, to on zawsze siedział na honorowym miejscu w pierwszej dorożce. Pierwsze skrzypce. Tak, pierwsze skrzypce dosłownie. Nawet na pogrzebach też grali. No a też po prostu w karczmach w Zakopanem i w okolicy też grywali sezonowo. Nie, to zdrowy. Dobra, to nie ma robak. Mówisz, że zjebę z robaczka. Nie wolno ci się bać, wszystko ma swój czas. Ty jesteś początkiem do każdego celu. Nie wolno ci się bać. Boski, co tu się dzieje za płotem? Jest łąka? Rzeczka. A tu, rzeczka, tu jest już rzeka. Jeszcze mała rzeczka i potem już. Białka. W nas słuchać Białka? Bardzo. To może zaśpiewamy tą piosenkę, którą się uczyliśmy rano? To ja zrobię drugi głos? Tak. Dobrze. Ciri koro, miri koro. Oddaje nutę w nieskażonej prostocie, tak jak wybiegła z ust ludu, bez żadnego przystroju harmonijnego, bo mam przekonanie, że najdzielniejszą jest w samorodnej, niczem niezmąconej czystości, jak ją natura natchnęła. Brzmi pieśń nieprzerwanie po naszych niwach i gajach. Płynie z wodą i z wiatrem. Odbija się od ściany naszych karczem, dworów i chat. A tam, gdzie powstała, najsilniej za serce chwyta. Yeah.
spotkanie z Teresą Mirgą było tym spotkaniem z kategorii ważnych. Teresa nie jest kobietą, która wchodzi w rolę pieśniarki, ale ona nią cała jest. Jest pieśniarką, która żyje w niezwykle skromny sposób. Tworzy pieśni, które już teraz są klasykami dla mnie. Powiedziała mi dzisiaj taką rzecz, że ona za każdym razem, gdy występuje na scenie, dziękuję Panu Bogu za to, że może wystąpić, że może śpiewać dla ludzi, że być może jest to ostatni raz, kiedy może to robić. Ma takie poczucie, że kiedyś przestanie. I myślę sobie, że ja sobie z kolei myślę, że wszystko jeszcze przed nią, że to jest taka Cezaria Evora Podhala i że będzie mogła koncertować i dzielić się tymi pieśniami, tą swoją mądrością z ludźmi. To teraz, kochani, zagram i zaśpiewam dla ciebie specjalnie, Melu, tradycyjną pieśń pochodzącą z Rumunii, cyganów rumuńskich, i specjalnie dla ciebie od nas z serca. Thank you.